Cześć siemanko, z tej strony Roska, a dzisiaj sobie otworzymy moje prezenty, które dostałam na urodziny. Są tutaj prezenty od trzech osób oraz prezenty, które ja sobie sama kupiłam. Jest tutaj ze mną Kawusia oraz Pinumonia kochane. My od różowego prezentu. W różowym prezencie znajduje się Raffaello. Sobie je wyjmę. Tutaj już nic nie ma, ale w środku są pieniądze. O. Dalej mamy kolejną torebkę. Taką piękną torebkę. I tutaj mamy dużo rzeczy. Na początek mamy tutaj czekoladę z mleczną z orzechami. Dalej mamy śmiejżelki. Takie w środku coś mają owocowego. Okej. Potem mamy jeszcze taki krem rumianek z ziai. Jest on bardzo ładnie pachnie, bo już otwierałam przy gościach, bo prosili mnie, żebym otworzyła. Tutaj taką chwilę, nie wiem co to jest, ale chyba pomadka, bo tutaj pisze regeneracyjne serum do ust. Takie ładne. Taki piękny kolor mają. O, taki w sumie taki różowy, ale taki srebrny. Powiem tak, że nie dostałam szlejchów od nikogo, ponieważ nie wiedzieli, jakie ja mam. No i dobra, ostatnia rzecz to jest tutaj nie wiem co to, czy to bluza, czy bluzka, czy dobra, tutaj gdzieś znają. O matko, jedna rzecz z ostatniego prezentu spadła. Ładną bluzkę na długi rękaw, szkiemiki, kawy do góry nogami, ale, ale takie właśnie piękne rękawy, które się mienią. I teraz ostatni prezent od kogoś. Jest to największy prezent. O, ten kij, który spadł, bo to jest kij. Taki piękny, taki jasny, bardzo ładny. Podoba mi się ten kijek, jest bardzo taki, no ładny jest, podoba mi się, bo Kawusia ma bardzo taki ciemny kij, taki oma. Taki ciemny, o, macie tu porównanie. Grywać jedną ręką, bo nie mam statywu swojego. To mamy tutaj tak, mamy tu kulkę silikonową. W końcu mamy kuleczkę silikonową. To jest ogólnie dużo rzeczy. O, to jest największe z tego wszystkiego. Liścik. Bardzo ładny. Co jest w środku, to nie będę czytać, bo chyba nie muszę. O, taki ładny z prezentami. Bardzo mi się podoba. I z tyłu jest taki piękny balonik. Dużo mam góralków, o. Góralki mleczne tylko. Prince Polo. Dalej mamy taką szarą włóczkę i to jest chyba włóczka z Action. Tak mi się wydaje. Dalej mamy tutaj takie piękne pisaczki. To są zakreślacze z ciekłym atramentem. Kolejną rzeczą, którą mamy, to są tutaj kolejne pisaki, cienkopisy dokładnie. Ale mamy kolejne Prince Polo. Tutaj, uwaga, uwaga, mamy tutaj minki, tak. Jest to minki. Takie bardzo, bardzo, bardzo piękne. W kamerze wydaje się biały, ale to jest kremowy. Nie zwracając uwagi na burdel, który jest za mną, to otworzymy sobie moje teraz prezenty, które sobie kupiłam jakiś czas temu, dosyć dawno. Jest to właśnie taki piękny źrebaczek Tinker, jak to jest. On jest duży jak na źrebaczkę w ogóle. Ma trochę uszkodzeń,
Aczkolwiek myślę, że zejdzie, że to zejdzie chyba. Tak mi się wydaje. Jest on z roku 2014. Stoi, więc jest dobrze, że stoi. O, ma tutaj chrapki. No będą po prostu zdjęcia. O. Bardzo piękny źrebaczek. Hihi. I teraz sobie otworzymy największą rzecz z tego odcinka. A jest to Hobby Horse. Jezu, jak nie mogę się doczekać normalnie. Najpierw może sobie otworzę etykietę, czy tutaj odkleję. Każdy mój koń będzie miał inny kijek, dosłownie. Boże, jaki piękny kijek, zobaczcie. Patrzcie na to, on jest jeszcze inny niż ten, który dostałam teraz. Choć w sumie... Nie, ten, który teraz dostałam, jest jaśniejszy jeszcze. O, jeszcze ma kotek! Gratis! Dziękuję! O, jaka to piękna jesteś! Jezu, jaka ty piękna! Dziękuję za kotek! Jaka śliczna! O, jaka... w ogóle. Jaka ty śliczna jesteś. Patrzcie. Matko, jaki pysiu. Patrzcie, ten pysiu słodki. O, myki. Patrzcie ją. Zobaczcie. Jezu, jaka ta krzywa. Nie, no nie mogę normalnie. Ma z tej strony i jeszcze ma z tej. Odwrotnie założyłam kantarek, ale patrzcie, jezu, piękny. No, ale mój Milusia, bardzo! No Malusia, zobacz, na kawkę je załóż! To będzie na kawkę dobre w ogóle! Na kawkę, to na kawkę jest dobre, a nie na nią! Nie, testowałam od ciebie tego guzika jeszcze. Tutaj mamy taką tackę oraz ten długopis i taki jak to się nazywało? I no i taki klej, czy to tam jest do tych diamencików. Super. Przyda się. No i tutaj mamy te diamenciki, słuchajcie, malutkie diamenciki. Bardzo ładne kolorki. O, mamy tutaj ten diamond painting, ten nasz obrazek. Zobaczmy, jak to wygląda, bo nie mam pojęcia. Aha, to jest coś takiego. No, to jest 30×30. Taki, o, drzewko bardzo ładne. Podoba mi się to drzewko. Takie serduszkowe. Okej, okay. Tutaj mamy to i tu mamy oczywiście te numerki, numerków jest 20. Dalej mamy
Milkę, białą czekoladę. Są to rzeczy do tego, taki, to jest taki bardziej zestaw, nie wiem jakby to powiedzieć, co to jest. No taki zestawik pomocniczy, bardzo przydatny. Moja koleżanka sama to ma, dlatego mi to pewnie też zamówiła. Tu mamy takie dwie tacki, zieloną, a już o trzy tacki. W sumie to mam cztery, bo jest to tutaj ta zielona, czyli mam trzy zielone i jedną taką dużą białą. Następnie mamy ten klej. Taki, takie kwadraciki tu są. Tu mamy jakieś karteczki, pewnie do wpisania tych numerków. Nie wiem, dlatego nie chcę mi się liczyć, ale dużo nawet. Dalej mamy pudełeczko. To jest pudełeczko na diamenciki. I sobie teraz te pudełeczko otworzymy. Dobra. Mamy tutaj takie coś, a to się wyciąga i otwieraj. Ja już to mówię, jak to ten, bo moja koleżanka to ma i korzystałam z tego. Tu mamy taką szpatułkę, szczerze to nie mam pojęcia, jak się ją używa, bo ja jej jeszcze nie używałam. Pięceta? Może? Tutaj mamy kolejny taki długopis, już nie wiem, który w sumie. Chyba drugi, a tych długopisów jest tu trochę sporo. I ma tutaj na dwa kryształki. O, na dwa kryształki. Mamy znowuż, tym razem na, nie wiem na ile, chyba na trzy albo na cztery. Tutaj mamy powtórkę. Tu mamy już nie wiem na ile, ale na dużo, dużo więcej. No i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym filmem. No i pa, pa!